Tradycyjnie watrę rozpalił najstarszy mieszkaniec Michałowa. Ogień już po raz trzeci podłożył 85-letni Jarosław Szlachtycz. Ognisko płonęło do końca imprezy. Tak od dzieci się zaczęło, sobie ognisko robili. Mówili Watra, powiedzieli i później coraz więcej to się tak rozszerzyło do tego. No i taki 38 już. Zanim rozpoczęły się występy na michałowskiej scenie, złożone zostały wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą przesiedlenie Łemków w 1947 roku w czasie akcji Wisła. Hołd ofiarom tamtych wydarzeń oddali m.in. parlamentarzyści i samorządowcy. Także dla wielu uczestników Watra poza dobrą zabawą ma wymiar sentymentalny. To jest nasza kultura, w której urodziłam się, wyrosłam. Ze znajomymi, z rodziną się spotykamy bardzo, bardzo często i najwięcej tutaj. Taki klimat, zwyczaj, no i żeby się spotkać z bliskimi i tak dalej, którzy przyjeżdżają na przykład z całej Polski, no bo to jest faktycznie taki zjazd i rodziny, i znajomych i tak dalej. Po raz który? Ojej, po raz enty. Nie wiem, nie liczyłem nigdy. Po prostu to jest takie coś, co się czuję się całym sobą, trzeba przyjechać. Podczas Watry padła też ważna deklaracja. Andrzej Kopcza zapowiedział rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Łemków. To ma nastąpić w kwietniu przyszłego roku w 30. rocznicę zarejestrowania stowarzyszenia. Pierwszy raz byłem tu w 1988 jeszcze jako prywatna osoba Andrzej Kopcza. No powiedzmy sobie wprost, to jest, odeszło jedno pokolenie przynajmniej. I to już jest, inni są uczestnicy. Oni już do tego tak emocjonalnie aż bardzo nie podchodzą. Ja wierzę w to, że młodzież pozostanie Łemkami, będzie kontynuowała tradycję, ale oni już nie mają tego bagażu doświadczeń w postaci przymusowego wysiedlenia itd. To jest zupełnie inne pokolenie. Nie wiem, jakie będzie następne, bo pewnie już go nie dożyję, ale w każdym razie myślę, jestem pełen optymizmu. Tego optymizmu nie brakuje staroście polkowickiemu, który od wielu lat przyjeżdża na Watrę, doceniając znaczenie tej wielokulturowej integracji przekraczającej regionalne granice. Takie spotkania są bezsprzecznie potrzebne. One podkreślają kulturę tej społeczności, one podkreślają tradycje, podkreślają również bardzo ciekawy i interesujący folklor. Watra, czyli ognisko, to było miejsce, gdzie zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, by śpiewać i rozmawiać w swoim ojczystym języku. Z biegiem lat michałowska impreza stała się festiwalem kultury etnicznej, ale jej główne przesłanie pozostało. To poczucie wspólnoty i przywołanie tradycji.